Poruszające sceny na pogrzebie Jerzego Połomskiego. Żałobnicy zalali się łzami, po tym, co zrobił ksiądz. Właśnie odbywa się pogrzeb Jerzego Połomskiego, który odszedł 14 listopada bieżącego roku. W mediach pojawiają się pierwsze informacje na temat uroczystości. Słowa kapłana ściskają za serce. Śmierć 89-latka poruszyła Polakami, którzy do dziś potrafią zaśpiewać jego największe przeboje jak Bo z dziewczynami czy Cała sala śpiewa z nami. Menadżerka artysty przekazała wiadomość, że jego pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Już pierwsze minuty łapią za serca. Jerzy Połomski wspominany przez księdza. Ostatnie pożegnanie odbywa się w kościele ŚW. Krzyża w Warszawie, a o 13:30 mężczyzna zostanie złożony w rodzinnym grobie. Gdzie obecnie spoczywa już jego siostra. Podczas mszy nie zabrakło wspomnienia o artyście. Szczegółami na temat jego życia podzielił się ksiądz, który doskonale znał artystę. Jerzy Połomski od wielu lat należał do parafii, w której odbył się pogrzeb. Był częstym bywalcem niedzielnych mszy, a nawet z przyzwyczajenia zasiadał zawsze w piątej ławce. Kapłan zapamiętał oddanie muzyka. Wzruszał i bawił Polaków przez dekady. Jerzy Połomski był człowiekiem wielkiej wiary, wspominał artystę. Tłum pożegnał Jerzego Połomskiego. Piosenkarz przez wiele dekad zdobywał rozpoznawalność, dlatego podczas pogrzebu można było przewidzieć dużą frekwencję. Jeszcze do niedawna spekulowano o pojawieniu się samej Marii Rodowicz, która znała muzykę, ale gwiazda zdradziła, dlaczego zabraknie jej na pożegnaniu. Jerzy Połomski mógł podczas mszy liczyć na pamięć m.in. aktorki Maji Komorowskiej, kompozytora Czesława Majewskiego oraz prezesa ZASP, Krzysztofa Szustera. Zebrany tłum żałobników będzie uczestniczył w ceremonii, aż do złożenia prochów artysty na warszawskich Powązkach. Piosenkarz przez wiele lat wzbudzał emocje wśród słuchaczy swoją twórczością. Podczas ostatniego pożegnania oddano mu hołd pod postacią dwóch otrzymanych orderów. Nie zabrakło również kwiatów od bliskich, którzy pozostawią artystę blisko swojego serca.